Dzień dobry Państwu, mówi Beata Andreja z Wrocławia. Szczęść Boże. Sprawa jest pilna, dotyczy wyborów. Proszę posłuchać. Z 11 dwóch kandydatów zostali ogłoszeni infamisami. Jest to obecny pan prezydent Komorowski. A tak, to jest bardzo ważne. I pan Palikot. Co to znaczy infami? To znaczy, że ci panowie utracili czynne i wierne prawo wyborcze. Z powodu głosowania za gender. Za gender, tak. I w związku z tym oni nie mają prawa uczestniczenia w tych wyborach. Nie mają prawa. Ale skoro sami wybrali taką drogę, to jednocześnie ostrzegamy wszystkich Polaków i prosimy o to, żeby dzisiaj, jutro przekazali w 100% wszystkim Polakom, drogą mailową, przez YouTube i wszelką inną, tak? Oni są infamisami. Nie wolno na nich głosować, bo jak zagłosujecie, Komorowski i Palikot. Przekleństwo rzucone przez Sejm Wandy i Polaków nieuczestniczących spadnie na was. To jest straszna kara, straszna kara. To my ludzie mamy taką zdolność. To w nas jest. I to wielokrotnie się to przekuło się naprawdę. Tak? To nie jest to, że my jesteśmy oszołomami, my jesteśmy ludźmi. Skoro by tak nie było, to klątwa, która dotyczyła dzisiaj jest Dzień Świętego Stanisława, klątwa rzucona na Bolesława Śmiałego, Szczodrego, ekskomuniki, spowodowała, że musiał uciekać z Polski. Wszyscy go opuścili. Wtedy ekskomunika oznaczała, że musi uciekać z kraju. W związku z tym to, co myśmy zrobili po świecku i to być może, co zrobi Kościół katolicki w sensie ekskomuniki, powoduje, że ci ludzie cywilnie i duchowo nie istnieją. Dlatego mówimy, nie wchodźcie w obszar działania infamii. A infamia jest objęta tych ich działalność pod znacią podpisania gender, czyli przeciwko Polakom, żeby demoralizować rodzinę, niszczyć rodzinę. Więc Komorowski i Palikot jest podwójnym infamistem, bo jeszcze niszczył Kościół, daliśmy. Więc na tych ludzi nie wolno głosować pod rygorem infamii, też objęcia ich infamią. My nie będziemy tego ogłaszać, ale jeżeli ja popieram infamisa, człowieka niegodziwego, czyli popieram to, co on robi, zrobił, w sensie gender, no to wchodzę w ten krąg działania infamii, ale jednocześnie klątwy. I wchodzę w tą naszą klątwę jako Sejmu Wolnego. To jest bardzo groźne. Jeżeli Państwo zlekceważycie czy ośmieszycie, to proszę bardzo, ale nie próbujcie z tym walczyć, bo już nie tacy walczyli z infamią czy ekskomuniką. Przypominam Canossę, prawda? I cesarza, który poszedł do Canossy i klęczał, jak jurant, prosił o wycofanie ekskomuniki. Sprawdźcie Państwo w Wikipedii, co była Canossa. Że klątwa wtedy była rozumiana jako, no nie może mi się już nic powieść w życiu i moim pokoleniu. W związku z tym pan Komorowski i pan Palikot objęci są infamią po świecku. I właściwie nawoływaliśmy też w czasie tego Sejmu, żeby Kościół objął ich ekskomuniką, co spowoduje totalny ostracyzm tych ludzi. Oni się sami wyalienowali z naszego społeczeństwa, z naszego narodu. Jakby nie mają już prawa, ani wiernego, ani czynnego, żeby brać udział w działalności, czyli w wyborach, w sensie kandydowania i w sensie głosowania, prawda? Oni prawdopodobnie, szczególnie Palikot, zlekceważy, jeżeli pan Komorowski, bo oni nie uznają jakby tego typu kar świeckich, honorowych czy duchowych, uznają tylko, co jest pisane. My przestrzegamy Państwa. Zresztą widać po tym, że dzisiaj sprawdziłem, chyba 5-6% spadło, czyli zaczyna to powoli działać, proszę Państwa. Panu Komorowskiemu spadło, według oficjalnych sondaży, 5-6%. Te wypowiedzi są Sejm Walny, sesja nadzwyczajna, czwarta, w Konstantynowie Łódzkim. 8 maja 2015 roku. Podpisał prawie 600 ustaw, m.in. konwencję przemocową gender, ustawę 67+, nazwaną tak przez NSZZ Solidarność, która protestowała przed Sejmem w 2012 roku, która to podwyższa wiek emerytalny kobiet o 12 lat na wsi. 7 lat dla kobiet w mieście. Bronisław Komorowski, który ma czelność kandydować na urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej drugi raz, mimo tego, co zrobił przez jedną